Ha? Nie święto. Już prezent? Freddy Fazbear. No. O kur... Prezent? Już? Czekaj, to jest ta data, co mi nie pasuje. Dobra, uznam to za prezent przed świętami. Otwieramy. Tak. Dzisiaj maska ze strony Michała. Dzisiejszym odcinkiem będzie oto ta paczka, która wam się okazała przed wiekoma, trzema na nagraniu. I właśnie ona, jak widać, albo z Alto, albo z X-Comu. Od razu ostrzegam, że tą rzecz oczywiście dorwałem po promocyjnej cenie, jak to większości ludzi. I tak, dzisiaj wam pokażę, co się w nim znajduje i czy go zamontuję od razu na waszych oczach, czy poza sceną. Więc zaczynamy dalej scenować. Do tego oczywiście zastosuję tapicerkową, nóż tapicerki, taki o, taki gamingowy, chyba że nie świeci, nie wnikam. Teraz tak, na tej rzeczy mi zależało na przyszły rok i trochę sorki, że czasu minęło, bo w sumie od ostatniego nagrywania minęły 2 miesiące, może miesiąc. No ale niestety sprawy prywatne się jakby, nie wiem czy to nazwać komplikacją, ale w dobrą stronę oczywiście. I tak, i no i właśnie to jest to, że to wszystko pozmieniało u mnie i właśnie teraz mam czas, żeby to wszystko sobie jakby sortować. No ale dobra, nie wnikam, nie wnikajcie w moje życie prywatne. Bierzem się za unboxowanie, otwieranie tej tajemniczej paczki. Albo i nie tajemniczej, bo zaraz zobaczycie, co w niej jest. I oczywiście tak, cenowo i te, oczywiście w dalszej części filmu. I nie zapomnijcie polubić tego filmu, do jakiś komentarz do aktywności, subskrybować mojego kanału, o, zobaczyć mojego Instagrama i zaobserwować, wbić na Discorda, może moje Allegro, żeby kupić coś w dobrej cenie ode mnie. Mogę nawet dorzucić autograf bądź to co woli. No i co? Co chcecie jeszcze więcej? No czy TikToka też zaobserwować, no i takie tam, i takie tam. No ale dobra. Bierzemy się za to, nie będę gadał o swoich socialach, będzie mi wszystko w opisie, więc jedziemy z tym koksem. Chyba widać, że chyba obejdzie się bez tego narzędzia. Wystarczy po prostu mieć jakieś palce, które trzeba poświęcić. Ale sobie biorę to pudełko. Oto i on. To jest tu technologiczny, czyli Deepcool. To jest zasięż Deepcool. To jest zasięż Deepcool 852W. Dlaczego on ma taki model? Akurat w promocji się trafił taki fajny model z przeceny 600 zł za 350, to 349, jak to bywa w sklepach. I takiego zasilacza po tej cenie chyba prawdopodobnie nigdzie nie dorwiecie, bo to chyba musieliby się chyba z opletu albo używanego, ale nawet używany nie sprzedawałem, bo prawdopodobnie jest ten najnowszy chyba ich model z certyfikatem 80 plus Gold. I tak, on jest w pełni modularny, tak samo jak mój stary Stadium PC. Ale zanim przejdziemy na temat mojego starego zasilacza, jedno wam powiem. Powód właśnie tej zmiany też nie był byle jaki, bo względu na to, że mój Stadium PC już powoli, po pierwsze, że trwałość. On już pracuje u mnie w komputerze, no w sumie w wielu komputerach, bo to w moim pracował, wiecie, zresztą widzieliście filmy, jak to wszystko przechodziło z komputera na komputer. No ale no niestety doszedłem do takiego już wniosku, że ten sprzęt, znaczy ten zasilacz, bo sprzęt jest dobry, ten zasilacz już po prostu nie wyrabia. Zauważam to w niektórych aplikacjach i grach, zaczyna mi coś tu nie pasować. No i akurat dzisiaj specjalnie dla was zrobiłem test obciążenia zasilacza na wszystkie możliwe komponenty, bo okazuje się, że mój zasilacz ma pod pełne obciążenie, tak napisano mi według kalkulatora PSU, że zasilacz, który posiadam, ma 50 W za mało. Czyli tak naprawdę powinien mieć zasilacz 750, a nie 650. No ale dobra.
Chodzi też o to, że ze względu na to, że upgrade planuję w przyszłym roku, od razu zapowiadam, że mogę przejść na Ryzenę 7000 i RTX 40000 serii jest super albo zwykły. Ale to wszystko się pokaże w swoim czasie, bo na tę chwilę zależy mi na czymś mocniejszym, bo już na aktualnym sprzęcie przez mój prądożerny procesor, jak i też prądożerna karta graficzna, pomyśleli sobie, żeby przekroczyć na tyle normę, że ten dziwi się, że on w ogóle wytrwał te męki przez tyle czasu. Dopiero teraz się skapnąłem pod obciążeniem, że jeszcze tolerancja, no niestety już przekracza lekko barierę, więc nie będę po prostu już katować go tyle czasu i pójdzie na emeryturę do drugiego komputera, w którym mam Thermaltake'a, którego też wystawię na sprzedaż. Prawdopodobnie tego kupicie Thermaltake'a 550 W z 80 plus bronze, więc tamten zasilacz też jest dobry. Więc jak będziecie mieli okazję, kupujcie póki jeszcze jest. Ale spokojnie, zanim to wszystko pewnie wejdzie, to szybciej się zasilacz się sprzeda, niż w ogóle coś z tego będzie. No dobra, bierzemy się za unboxing. No dobra, dobra. Dlaczego DeepCool? Czemu nie wybrałem Cintiq PC, skoro polecają? To jest pytanie, które pewnie nie jeden fan by zadał mi. No a żeby powiedzieć tak naprawdę tam całą prawdę, jest taka, że myślałem też o Endorfie, bo teraz tak się nazywa aktualna marka Cintiq PC. Endorfie Supremo FM5 850 W, no ale jak to się mówi, jeśli dorwiesz coś dobrego za cenę, jeszcze akurat marki, gdzie też polecają i nic nie idzie, to warto po prostu to brać. Już niektórzy ludzie nie zwracają uwagi na marki, tylko na jakość. Jakość, efektywność, gwarancja. Bo na przykład chyba Endorfie ma krótszą gwarancję niż ten, to też może pokazać, że nie ma pewnej wyższej jakości elementy, ale wiecie, też może być takie coś, że nowsze może być gorsze. Zresztą to też jest nowe, więc co się dopiero ukaże pod pewnym obciążeniem, jak sobie będzie radzić. No ale dobra. Co do sugestii, pytań, zadajcie w komentarzu albo gdziekolwiek tam można. Bierzemy się za unboxing. Oczywiście sobie przesunę. Pewnie zauważyliście, że mam nową podkładkę. Fajna, mięciutna, ale dobra. Otwieramy. No wiadomo, że miałem Cintiq PC, gdzie mało podawali, ale tutaj mam zaskoczenie, bo w sumie tutaj jest... Dobra, gwarancja gwarancją, ale czas idzie naprzód, trzeba robić dalej. Uhuhu, patrzcie państwo, no no. Całe kable są tu. Ciekawe. To nowy kabel zasilający, chętnie go wywali fabryką. I najdziwniejsze i dla mnie chyba najlepsze. Aha, co to jest? Kurde, trzycytki dalej nawet, ale ja nie wiem, po co mi zasilacz futerale. Po prostu perfekcjonizmem tu mi wali. Szanuję taką firmę, która takie rzeczy robi, no ale wyższa półka. Czego oczekiwać, nie? Dobra. Mamy oto to cudeńko. DeepCool. Złączek starego typu. Tak się to prezentuje. Tutaj oczywiście wszystko ładnie nagromadzone. Już odciski spocone, to już musiałem ślady narobić. No i widać tą wyższej jakości japońską technologię. No i te złącza. VGA. VGA CPU. Aha, mówili, że nie podpiąłeś do CPU czy VGA. Sami proponują, no co za dziody. Płyta główna. No i tak się to prezentuje. Zestaw. Tutaj mamy nowego skubańca. Wszystko jest. Chyba. A, zobaczymy jeszcze. Mamy się zobaczyć. Na oko wszystko, nawet ten worczek od wilgoci. Praktycznie wszystko jest. Nowy kabel zasilający. Wszyściutko. Instrukcja obsługi. Praktycznie każdy, a może nie amator, to sposobny. Tak mocno nie chcę zaniżać. Ale każdy, kto miał styczność z tym, będzie wiedzieć. O, mamy całe okablowanie. Ciekawe, czy adapter będzie od PCI 5.0.
to powinno być. Jezus, mój. O Jezus. A, to jest SATA kabel. Dedykowane. Tutaj mamy do procesora. Nawet długi kabel, ty, ale... Ale grube kable, ty. Chyba proszę od mojego Syntium PC. Widzę, że porządniejsze. Tu też. Czekaj. Co nie mi dwa razy CPU dali? Żeby to znaczyło, że musiałem to zaświeczyć mocno podkręcenie, no bez przesady. Tu jest ITE i SATA miksowane 2x2. To nawet spoko rozwiązanie. Co tu mamy? To tak samo. W sumie mi tylko jedno SATA jest potrzebne na tę chwilę. Bo nie będę korzystać raczej z innego rozwiązania, bo po co? Tutaj płyta główna, to jest to właśnie oddzielone. 70,5 ampera. Mi się wydaje, że to dość sporo. A wiadomo tak? Dobra. Nie wiem, zastanawiam się teraz przez chwilę, czy mam pokazać to? Może tak, może nie. Może taką, taki szybki przerywnik, jak to wszystko montuję, to montuję. Lecimy z tym procesem. Dobra, jest super podłączone, ten wszystko, ten nawet kabel wymieniłem, jedyny taki czarny. No i co, no odpalamy, zobaczymy, coś to dało, czy nie. Jest odpowiedź. Ło! Wszystkie wentylatory pracują. Nie ma co narzekać. Tak samo pod spodem chyba. Jest odpowiedź. No, to podsumowanie sobie nagramy zaraz, co i jak to wyglądało. Siemaczko, siemaczko, jesteśmy już po testach zasilacza i powiem wam tak, sytuacja wygląda dość dobrze, bo test porównywawczy pomiędzy Syntium PC Supremo FM5, którego miałem, a tego Deepcoola są znaczące, chociaż wiadomo, że Supremo też ma swoją ograniczoną moc do 850W, chyba to jest jego maksimum, czy 800 według tam testerów, że udało się więcej wycisnąć. No ale dobra, czyli uważniejsze, w sensie jak chcę teraz radzić z tym Deepcoolem i powiem wam, że zaskoczę was, ten zasilacz jest w stanie naprawdę zrobić wrażenie, bo tolerancja w procentach jest chyba mniej niż 1%. Praktycznie zasilacz trzyma te napięcie, nieważne jak sprzęt jest obciążony. Chociaż miałbym pewną sprzeczność, to była tam może więcej niż 1%, może takie 3% albo 2%. A w przypadku Supremo
tu trzeba się liczyć z tym, że akurat tutaj z tym zestawem miał ciężej znacząco, chociaż nie hałasował, bo to jest ten plus, że ten wentylator, którego konserwowałem kilka lat temu, to jest akurat no, odświeżony, ma świeżą jeszcze pastę, w sensie smar, i po prostu to się tak spasowało, że kolejny żywot dożyje dopóki nie zacznie harczeć. No i dobra, tak, tolerancję już to znamy, to co było, to widzieliście, i przechodzimy do kolejnego podsumowania, czy ten zasilacz za tą kwotę jest opłacany. Oczywiście mówię, że serdecznie tak, bo zasilacz 850 W z certyfikatem 80 plus Gold jest, no, jak to powiedzieć, drogie. Zasilacz taki w miarę dobry trzeba dać chociaż z 5-6 stówek, ja za niego dałem może 400 albo 300 zł. Więc tutaj cena jak najbardziej tak. Jedyna wada, którą obeznam w tym zasilaczu, to jest troszeczkę hałaziowy wentylator, ale tylko z dystansu, bo to tak działa. I no i co? No i po prostu tak to wygląda w przypadku tego zasilacza, i po prostu mówię, że polecam go. Se radzi naprawdę pod wieloma względami, se skubany zradzi. Nie widzę żadnych przycinek konkretnych, nic. Kompletnie widzę, że znacznie lepszy i stabilniejszy zestaw już się zrobił niż w poprzednim zasilaczu. No ale też, czego też oczekiwać od paruletniego zasilacza, którego używam od 2017 bądź 2018 roku, więc trochę czasu minęło. Trzeba z tym podejść zrobić. No i trzeba emeryturka. No 5 lat to już jest dość dużo jak na taki zasilacz. No, jakby to był rok, dwa lata, to jeszcze, ale przeszedł tyle, że żedną wiadomo, zasłużył sobie. I teraz ten ma 10 lat, to korzystamy z pełnej mocy. Więc dziękuję za oglądanie i nie zapomnijcie oczywiście sobie polajkować, zasubskrybować, skomentować, że nie wiem, co wy tam chcecie wbijać, Instagram, TikToka, mój serwer Discord, do wyboru, do koloru. No ale mówię, zapraszam. No. Więc trzymajcie się i widzimy się w następnym odcinku. Na razie.